Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj nagrywam odcinek o tym, czy da się poprawić aima w 10 dni. Taki sobie zrobiłem eksperyment całkiem intensywnego treningu, gdzie grałem mapy treningowe o różnych formatach, różnych nazwach i różnych grach tak naprawdę i sprawdzałem, czy grając mniej więcej od godziny do 2 godzin dziennie da się poprawić aima w 10 dni. Taki eksperyment zrobiłem, wyniki cały czas sobie tutaj zapisywałem, zrobiłem też wykresy, zaraz do tego przejdziemy. Ale na początek chciałem was zaprosić na mojego streama na Twitchu. Link jest w opisie. Będę streamował o przeróżnych godzinach i wbijał jak najwyższą rangę w Valorancie. Aktualnie jest to Diament 2. Mam nadzieję, że uda się pójść wyżej. Jeżeli wy macie podobną rangę, to jest też tam link do Discorda, na którym często szukam ludzi do wspólnej gry. A więc przechodząc do samych wyników tego eksperymentu, na początek chciałem zauważyć, że będzie to prawdopodobnie troszkę dłuższy odcinek i zaznaczę w komentarzu jakieś tam minuty, do których możecie sobie przeskakiwać na dany trening, na daną mapkę, albo jakieś tam posegmentuję ten filmik, żebyście nie musieli pół godziny oglądać. Na początek zerknijmy sobie tutaj na opcje takie systemowe, albo na moje ustawienia. Dzieliłem ten trening na jedną sesję rano, jedną sesję wieczorem. Moje ustawienia DPI to jest 1800 na myszce i 0.14 w grze. Monitor 144 Hz. Jeżeli grałem w Valorancie na boty, to włączony miałem Armor oraz Infinity Armor. 6 treningów, jakie wykonywałem, to jest Valorant, ten na hardzie, ten co trzeba zabić 30 botów. Kolejne to było Valorant, wyeliminuj 50 botów, którzy się respią w strafie. Kolejne to był Human Benchmark, Tile Frenzy Mini, Thin Aiming Long. Wszystkie te 3 treningi, które właśnie wymieniłem, są dostępne w Kowaku, The Meta 2 na Steamie. I ostatni trening był w Aim Labie. Tam po prostu strzelałem do takich kulek. A więc przechodząc do samego arkuszu, jest tutaj całkiem dużo danych, które mogą tak naprawdę brzydko wyglądać, jeżeli na nie po prostu spojrzycie. Chciałem wam tutaj omówić te dane. Tutaj jest liczba sesji po lewej stronie, data, wiadomo, bardzo proste. I notowałem najważniejsze statystyki z danego treningu oraz wyciągałem średnią. Wykres jest po prostu zrobiony z tych wyników i omówię każdą z tych sesji tak, jak je rozgrywałem, czyli od pierwszej do ostatniej i jakie statystyki tutaj sobie notowałem. Będzie też tam w tle gdzieś grany filmik z tego treningu, jak te statystyki wyglądają, możecie sobie na to zerknąć. A więc przechodząc do Aim Laba, to był pierwszy trening, który wykonywałem. Jest to aplikacja na Steamie, która jest za darmo do ćwiczenia aima. Jest ona chyba w alfie tak naprawdę. Jest z tego, co piszą deweloperzy, to w 40% gotowa, więc warto na nią sobie zerknąć. Może ona być lekko niedopracowana, możliwe, że Kowak jest lepszy. Mi się po prostu bardzo przyjemnie na Aim Labie grało i zapisuje i trakuje to całe wasze wyniki. Bardzo przyjemnie to wygląda, fajnie mi się tam strzelało, troszeczkę lepiej niż na Kowaku. Nie wiem, od czego to było zależne, czy miałem złe ustawienia, ale na Aim Labie naprawdę zawsze przyjemnie mi się strzelało. Trening wyglądał w ten sposób, że zaczynaliśmy strzelanie przez 60 sekund do 3 kulek, które pojawiały się naprzeciwko nas. Jak zabiliście jedną kulkę, no to oczywiście respiła się kolejna. Musieliście zestrzelić jak najszybciej i jak najcelniej 60 kulek. Liczyła się właśnie celność, precyzja oraz czas reakcji. Te wszystkie rzeczy tutaj notowałem. Co warto zauważyć, to że czym więcej kulek zestrzeliście na przypuśćmy 90% celności, to i tak mieliście lepszy wynik niż jakbyście zestrzelili mniejszą ilość kulek na 100% precyzji. Na początku miałem tutaj wyniki gdzieś w okolicach 200 właśnie zestrzelonych kulek na minutę. Nie trafiałem około 30-40 strzałów i mój czas reakcji był dosyć wielki, bo było to około 300 milisekund, jak widać tutaj na wykresie. Właśnie tutaj w pierwszy dzień było to około 200 trafionych strzałów. Z każdym dniem stawało się to coraz lepsze, mimo tego, że tak naprawdę dużo nie grałem w to, bo to były 2 sesje, czyli strzelałem do tych kulek 10 razy dziennie, to już po 2 dniach mogliśmy zauważyć bardzo duży wzrost, bo zabijałem około
230, 240, już nawet tych kulek 2 dni tylko zajęło mi, żeby powiększyć swój wynik o około 10-15%. Tak więc bardzo duży wzrost. Myślę, że około 7 dnia był mój peak, czyli tak jakby najlepsza forma, jaką uzyskałem, było właśnie 28 kwietnia, gdzie udało mi się przekroczyć 250 tych kulek. Bodajże najlepszy wynik to było jakoś 254, tutaj jest na grafie. I co warto tutaj zauważyć, to to, że 9 i 10 dzień praktycznie na każdym z tych treningów był już gorszy. Myślę, że peak osiągnąłem na 7, 8 dniu, 9, 10 już było wiele gorszy przez to, że po prostu troszkę mi się już nie chciało, trochę się wypaliłem. 10 dni to jednak było całkiem długo, żeby codziennie grać te same aimowe mapy po 2 godziny. Bo już mi się to troszeczkę przejadło, można powiedzieć. I też ostatnie te dni nie grałem, nie dzieliłem tych sesji na poranną i wieczorną, tylko chciałem to jak najszybciej zrobić i grałem po prostu pod rząd. Nie jest to dobry sposób, nie polecam. Z moich obserwacji mogę polecić, żebyście sobie grali taki trening 5 razy w tygodniu, po pół godziny do godziny. Myślę, że to byłoby najlepsze, optymalne ustawienia. Jak widzicie teraz na ekranie, tam powinny być statystyki, które się wyświetlały po takim treningu na Aimlabie i praktycznie mierzyli oni tam wszystko, podawali wam wyniki w punktacji, czas reakcji, celność procentową oraz wszystkie wasze poprzednie wyniki były pokazywane na wykresie. Tak więc bardzo fajna jest ta aplikacja, od niej zaczynałem i mogę ją serdecznie polecić. Następnie przechodziłem do Kowaka, Tile Frenzy się nazywał ten mod, który grałem. Tam wszystkie te mody są dostępne w tak zwanym Steam Workshopie, po prostu wystarczy je sobie wyszukać i możecie sobie zagrać. Ja grałem Tile Frenzy, bo myślę, że do Valoranta najlepsza jest właśnie precyzja i szybka reakcja, więc na tym chciałem się skupić, a nie na trakowaniu. Miałem tylko jeden trening na trakowanie i do następnego treningu właśnie przechodziłem do Tile Frenzy. Jest bardzo podobny do tego Aimlaba. Co mi się w Tile Frenzy trochę nie podobało, to to, że te kwadraty wyskakiwały trochę za nisko, jakby pole naszego widzenia było bardziej podłużne, pionowe niż właśnie od lewej do prawej, tak jak to było w Aimlabie. I to, że musiałem bardzo często flikować gdzieś tam w dół, co rzadko się zdarza w Valorancie tak naprawdę, bo jak jesteście wcelowani, to częściej będziecie flikować lewa-prawa niż góra-dół, no to nie za bardzo mi ten trening się spodobał, ale omawiając te wyniki, na początek oddawałem mniej więcej 100 strzałów, 110 strzałów i trafiałem 90-95 jakoś i ten wynik jest nam właśnie podawany na bazie celności oraz szybkości, więc mój wynik oskalował około 80 w pierwszych dniach, bardzo szybki był wzrost na drugim i trzecim dniu do około 110, już tam w trzecim dniu widziałem. W czwartym też było około 110 i właśnie 7-8 dzień i już coraz częściej trafiałem od 100 do 110, jakby rzadziej poniżej 100 spadałem. 9-10 dzień niestety znowu zaczęło to spadać, bo tak jak mówiłem wcześniej, troszkę mi się tego odechciało. Jeżeli wygracie te treningi, to napiszcie w komentarzu, jakie macie na nich wyniki. Bardzo chętnie przeczytam sobie, jak tam się porównujemy w danych treningach. Ten Tile Frenzy był 30-sekundowym treningiem, więc był on o wiele łatwiejszy. O wiele szybciej się go grało i mogłem utrzymać wyższe skupienie, bo ten na Aimlabie, który jest dostępny, jest 60-sekundowy i niestety trochę to zajmuje, żeby to wszystko jakoś tam strzelić, cały czas utrzymując taką samą precyzję oraz skupienie. Myślę, że 30 sekund to jest optymalnie i fajnie, jakby wprowadzili taką opcję na Aimlabie. Następny trening, który wykonywałem, to było Tile Frenzy Mini, czyli takie samo Tile Frenzy jak to pierwsze na Kowaku, tyle że po prostu te kwadraciki były mniejsze oraz były rozłożone na mniejszej przestrzeni. To pozwalało mi troszeczkę lepiej poćwiczyć sobie precyzję oraz takie małe fliki. Na przykład jak wam ktoś za rogu wyjdzie i troszkę dalej się wychyli niż wy myśleliście, że on będzie, no to tak lekko przesuwacie celownik właśnie w ten kwadrat. Bardzo lubiłem ten trening, myślę, że on mi pomagał. Fajnie tam się szybko strzelało, nawet w tych pierwszych dniach osiągałem wyniki od 100 do 110, oddając 130 strzałów i 7-8 dzień, czyli moje najlepsze przed dni osiągałem już 130 punktów, od 110 do 130 punktów. Tak więc bardzo mi ten trening podszedł, też był on 30-sekundowy, czyli całkiem szybko możecie go sobie zrobić i zapisywać te wyniki. Ten arkusz oczywiście wam udostępnię, będziecie mogli sobie zerknąć na moje
na moje statystyki, żeby porównać albo sami uzupełnić taki arkusz, jak zaczniecie sobie trenować. Trzecim treningiem i ostatnim na Kowaku, który wykonywałem, to był trening troszkę inny, bo polegał on na trakowaniu, czyli śledzeniu myszką dokładnie jakiegoś obiektu. Ten obiekt, który teraz widzicie na ekranie, na którym ja ćwiczyłem, był podłużny i chudy, żeby poprawić swoje ruchy myszką od lewej do prawej, właśnie takie precyzyjne ciągnięcie od lewej do prawej w linii prostej, żeby utrzymywać myszkę cały czas na celu. Fajnie to wychodziło. Na początku myślałem, że przez pierwsze dwa dni, jak sobie w to grałem, to myślałem, że nigdy nie przebiję bariery 1400 trafień. To jest zabicie 7 takich pachołków, bo jeden pachołek ma 200 HP, czyli musicie go trafić 200 razy i właśnie dają 200 punktów. Myślałem, że będzie niemożliwe, żeby przeskoczyć 1400. Zawsze jak zabijałem ten 7 pachołek, to zostawało mi jakoś pół sekundy albo sekunda, więc ciężko było i myślałem, że to będzie mój limit, ale wraz z szóstym i z siódmym dniem zauważyłem, że już 1600 coraz częściej trafiałem, tutaj nawet dwa razy z rzędu 1670, 1673, więc te wyniki się znacznie poprawiały po 5 dniach ćwiczenia, co nie jest długim treningiem. 5 dni poświęcić na coś, gdzie chcecie wbić tą wyższą rangę, naprawdę widać te efekty od razu, można powiedzieć. Jeżeli tylko się do tego troszkę przyłożycie. Ten trening zajmował 60 sekund, czyli był on troszkę dłuższy niż te dwa poprzednie na Kowaku, ale w 30 sekund po prostu nie byłby on miarodajny, można powiedzieć, bo troszkę zajmuje, żeby te pachołki się zrespiły. Tak więc fajny taki trening, myślę, że on jest bardziej przydatny do gier typu Apex, gdzie nie musicie precyzyjnie strzelać, tylko bardziej trakować swoim celownikiem przeciwnika i zadając mu mniejsze ilości obrażeń, ale nadal fajnie było wrzucić tam jeden taki trening, który był troszeczkę inny od tych, które robiłem wcześniej. Piątym treningiem w sumie na trzeciej aplikacji, które wykonywałem, to był Human Benchmark. To jest taka aplikacja, w sumie stronka, która pozwala wam sprawdzić sobie różne osobiste parametry. Ja sprawdzałem czas reakcji tam, bo myślę, że to był jedyny przydatny aspekt, który przydałby mi się do Valoranta właśnie. I trening był bardzo prosty, jak teraz widzicie, klikaliście sobie na ekran, wyskakiwał czerwony pasek i jak się zmienił na zielony, to musieliście jak najszybciej nacisnąć i tak był sprawdzany wasz czas reakcji liczony w milisekundach. To, że mam monitor 144 Hz, tak jak pewnie wielu z was, znaczy, że mam troszeczkę lepsze wyniki o około 5 do 10 milisekund, bo na 60-hercowym może to być troszkę wolniejsze. Jeżeli chodzi o same wyniki, to na początku, w pierwszych dniach miałem reakcję na poziomie 200-220 milisekund, a w 7-8 dniu już to spadało coraz częściej poniżej 200, myślę, że średnio by było tu około 170-180, tak więc poprawiony czas reakcji o jakieś 20 milisekund to jest bardzo dużo, bo jakieś 10% poprawy tylko w 7 dni. Naprawdę fajny trening, króciutki, myślę, że w 2 minuty możecie załatwić 10 takich podejść i zerknąć sobie na czas reakcji. Jeżeli sobie tam naciśniecie, żeby zapisało wasz wynik, to też możecie go trakować w taki sposób. Banalnie proste, szybkie do wykonania, mogę naprawdę polecić. Było to troszkę takie urozmaicenie do zwykłej sesji, którą wykonywałem, czyli tam strzelanie do tych kwadratów oraz tych kulek. I ostatnie dwa treningi znajdowały się w grze Valorant, no bo była to gra, do której docelowo się przygotowywałem, tak więc fajnie by było trenować w grze na ustawieniach, na których będę grał oraz strzelać do tekstur, które będę zabijał w tej grze. Dwa treningi, które wybrałem, to był właśnie ten hard flick, tak go nazwałem, czyli zabijanie tych 30 botów. Jeżeli chodzi o grę Valorant, to używałem do tych treningów Vandala. Taką bronią grałem wcześniej, aktualnie gram teraz Fantomem. Myślę, że działa on dla mnie troszkę lepiej, ale do tego treningu używałem Vandala, żeby było tam jasność. I na początku tutaj nie widać zbyt dużego progresu tak naprawdę, ale na początku widać, że troszkę częściej trafiałem 12-13 botów z prześwitami na 16-17, a w 6, 7 i 8 dniu już troszkę częściej trafiałem około 20 botów. Mój rekord wynosi 22-23 boty, tak więc nadal nie jest to jakoś super wspaniale,
ale średnia zdecydowanie się podniosła, biorąc pod uwagę to, że przez pierwsze 3 dni nie mogłem oszczędzić więcej niż 18 botów. Pierwszy raz przekroczyłem 20 dopiero na 6 dniu. Tak więc widać progres, nie jest to jakiś kolosalny, super wielki progres, ale jak wiele można osiągnąć w 5 dni ćwicząc sobie takiego aima kilka razy dziennie na mapkach, które i tak macie dostępne w grze. Jak tam czekacie na kolegę, który wraca, to odpalcie sobie ten trening na szybciutko i zerknijcie, jakie macie wyniki. Mi to akurat bardzo pomogło. Bardzo fajnie się to strzelało. Dosyć szybki jest ten trening, nie wiem ile on zajmuje, około minuty, myślę, może troszeczkę mniej, żeby zabić te 30 botów. Tak więc szybciutki jest ten trening, no i nic więcej tutaj o nim tak naprawdę nie mogę powiedzieć. Kolejny i ostatni już trening to Valorant, wyeliminuj 50 przeciwników. Też jest to na mapce z botami, jeżeli przyciśniemy sobie F3, to tam nam otworzy się menu, na którym wybieramy sobie, jaki tryb chcemy zagrać. Ja wybierałem Eliminate 50 oraz Strafe. Po prawej stronie włączałem ten Strafe. Daje taki efekt tym botom, że ruszają się one od lewej do prawej w danym dystansie oraz w nieprzewidywalnym czasie, czyli po jakieś tam, nie wiem, od sekundy do 3 sekund ten bot się ruszy, tak jakby to zrobił przeciwnik w naszej normalnej grze. A więc był to fajny trening, żeby przećwiczyć sobie takie normalne zachowanie przeciwników w grze i po prostu przećwiczyć sobie celowanie, z którym najczęściej spotkamy się właśnie w rozgrywce Valorant. Wyeliminowanie 50 botów średnio na początku zajmowało mi około 70-80 sekund, grając sobie tym Vandalem. Tutaj też progres nie był jakiś znacznie wielki. Głównym problemem było to, że przez to, że jak traficie headshota temu botowi, to wybucha on dosyć głośno i potem nie wiedziałem, czy bot się zrespił po lewej czy po prawej i często musiałem tego bota szukać od lewej do prawej, a zajmowało mi to pewnie pół sekundy do sekundy, tak więc te wyniki mogłyby być troszkę lepiej, jeżeli bym słyszał tych przeciwników albo gdybym miał wszystkich w polu swojego widzenia, ale to też była część treningu, żeby właśnie rozejrzeć się, żeby zabijać przeciwników, którzy nie są w waszym polu widzenia. Moje wyniki poprawiły się z około 70 do 80 na pierwszym dniu, myślę, że średnio było jakoś 76-77, gdzie na siódmym dniu już miałem bardzo często w granicach 60 te wyniki, co było już dla mnie bardzo dużym progresem. Właśnie poprawione około 15% te wyniki i ta szybkość. Rekordowy mój wynik to było 60 sekund, żeby zabić 50 botów. Tak więc bardzo fajny wynik, naprawdę jestem z niego całkiem dumny. Myślę, że nie jest to moje maksimum, jakbym ćwiczył cały czas, to myślę, że ten wynik można dalej zbić o troszeczkę. Ale jak patrzymy na sam progres, to jest on naprawdę widoczny już po 5 dniach trenowania sobie takiego strzelania. 9 i 10 dzień, tak jak zawsze, ten trening zajmował właśnie od około 70 do 80 sekund na jedno podejście, podchodząc do niego 10 razy dziennie, no zajmował on troszkę czasu i w 9 i w 10 dniu już chciałem to jak najszybciej odbębnić i mieć to ze sobą. Tak więc najlepsze wyniki były 7-8 dzień na każdym z tych treningów i to by było na tyle tak naprawdę. Chciałem was zachęcić właśnie do takiego przetrenowania sobie aima, może to być też jakiś tam wyznacznik jakiegoś poradnika trenowania aima, jak można sobie go przećwiczyć w różnych programach. I napiszcie mi w komentarzach wasze wyniki, jeżeli gracie sobie podobne treningi do tych, które ja tutaj pokazałem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania tego filmiku i słyszymy się w kolejnym odcinku.